Zabytkowy mur okalający kościół i klasztor ojców dominikanów w Tarnobrzegu przechodzi gruntowny remont. Powód? Zły stan techniczny, wady konstrukcyjne i ryzyko zawalenia się części południowej. Te cegły wrosły w ziemię, historię i tożsamość Tarnobrzega od drugiej połowy XVIII wieku. Pamiętają pierwszych dominikanów przybyłych do miasta, słynny pożar kościoła i kule, którymi niemiecki okupant w czasie II wojny światowej rozstrzeliwał mieszkańców miasta. Po tych wielu burzliwych latach historyczne cegły znalazły się w rozsypce, lecz dzięki trwającym pracom konserwatorskim zostaną wykorzystane do postawienia muru na nowo. Mur był w bardzo złym stanie technicznym. Cały mur wymaga remontu i cały mur sukcesywnie będzie w miarę dostępności środków remontowany. Rozpoczęliśmy pracę od najbardziej zagrożonego, wręcz zagrożonego zawaleniem odcinka tego muru i mamy nadzieję, że jeszcze przed zimą się uporamy. Aby wyremontować mur na całej jego długości, potrzebne jest 400 tysięcy złotych. Tych na razie nie ma, dlatego też rozpoczęto prace renowacyjne od najbardziej zniszczonego odcinka. Koszt tego remontu oszacowano na blisko 40 tysięcy złotych, które w większości pokrył nadzorujący remont Urząd Konserwatorski. Prace na tym pierwszym odcinku remontowanego muru oznaczają założenie izolacji, zmniejszenie ilości cementu, użycie zaprawy, prace zgodne z takimi zasadami konserwatorskimi, zabudowanie nielegalnie zrobionej w latach 90. furtki. Także tak naprawdę chodzi o to, aby mur odzyskał swój taki, powiedzmy, kształt, formę pierwotną, starszą. Poza murem w klasztorze trwają również remonty magazynu zakrystyjnego oraz niektórych sal duszpasterskich.